Witam. Ja właśnie wracam z zakończenia sezonu Forum Jonaka. Mały zlocik kameralny, chociaż słowo kameralne to kojarzy mi się z ogłoszeniami z małych mieszkań i malutkich kawalerek, bo wtedy zawsze piszą, że to wszystko jest kameralne. Zamiast po prostu napisać małe mieszkanie, no to się mówi, pisze kameralne. A to tak samo tutaj, zlot był, można powiedzieć, że niewielki. 13 osób, agroturystyka, smolarnia, Bolimowski Park, niedaleko Warszawy. Miejscówka bardzo przyjemna, trzeba przyznać. Mieliśmy całą agroturystykę, że tak powiem, dla siebie, więc bez problemu mogliśmy sobie tam posiedzieć przy ognisku do 5 rano, prawie 4.30. Ognisko też umiejscowiono około 100-150 metrów od najbliższych zabudowań. W ogóle agroturystyka, bardzo duży teren ci właściciele mają. Są też to bardzo mili ludzie, więc no, minęło fajnie. W sobotę niektórzy pojechali sobie do Muzeum Motoryzacji, do Nieborowa. Ja sobie pochodziłem trochę po okolicy, byłem na grzybach, ale niestety grzybów nie było za dużo. Teraz wracam do domu. Mam jakieś 360 km do przejechania, więc trochę drogi jest. Aktualnie na liczniku dziennym mam 399 km. No i co? No, podsumowując, spotkanie fajne, zresztą jak zawsze te nasze zloty, spotkania Forum Jonaka są bardzo przyjemne, jest wesoło. No i to tyle. Tutaj nie wiem, czy widać, po lewej stronie są duże chmury. Jak jechałem w piątek, to pogoda była całkiem spoko. Deszcz mnie nie złapał. Nie było ciepło, ale też nie było jakoś bardzo zimno. Dzisiaj wydaje mi się, że jest trochę cieplej niż w piątek, ale dzisiaj mogą być przelotne deszcze, więc no, mam nadzieję, że jakoś uda się przejechać w taki sposób, żeby nie zmoknąć. Przeciwdeszczówki oczywiście mam, ale wiadomo, lepiej się jedzie w pogodzie bezdeszczowej. Dość mocno wieje, więc jazda nie będzie jakaś super przyjemna. Wczoraj była ładna pogoda, szkoda, że dzisiaj nie ma takiej pogody, jak była wczoraj. No ale trudno, nie można mieć wszystkiego. Dzisiaj już jest 2 października, więc no już te dni będą, raz, że coraz krótsze, to dwa, że będzie coraz zimniej. No trudno, lato minęło. Niedługo motocykl idzie w odstawkę, bo tak jak, no nie wiem, czy mówiłem, ale ja w tym roku praktycznie nie jeździłem nim tak na co dzień. Trochę do pracy pojeździłem, ale to może kilka razy byłem w tym roku, raczej wyjazdy to były takie dłuższe wyjazdy. No nic. Następny zlot, rozpoczęcie prawdopodobnie w kwietniu. Może uda się pojechać, może nie. No zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku. A tymczasem chmury się zbliżają coraz bardziej. I widzę, że chyba mnie tutaj deszcz jednak złapie. Więc wyłączam się, będę musiał schować kamerkę. No i to tyle. Mam nadzieję, że wasz sezon też był udany, że pojeździliście jeszcze ten weekend gdzieś po okolicach albo i troszkę dalej. Wiem, że dużo ludzi jeździ jeszcze, przynajmniej do końca października. Niektórzy nawet jeżdżą przez zimę, a ja do tych osób nie należę. No i tyle, bo już zaczynam mówić, a to jakiś odcinkowy pomiar prędkości, bo zaczynam już mówić na temat, który będzie tematem mojego następnego odcinka, czyli podsumowanie sezonu. A żeby było jeszcze co powiedzieć właśnie w tym filmie, to ja już się zamykam i do następnego.